jesteśmy w takim miejscu na Pazówku, dzielnicy Warszawy, w którym możemy Państwu pokazać tą pierwszą wadę, wiatę tak zwaną strzelną. To są przystanki, ulice, czyli robimy inwestycję na wiele milionów, która nie kosztuje nas ani złotówki z budżetu. Super zrobiona. Bardzo piękna. Powinno być takich wszystkich, wszyscy na osiedlu, tacy, którzy prosperują i mają. Powinni bo tutaj takie wiaty stawiać. Jak mieszkańcy jesteśmy 35-40 lat i to jest właśnie, o, na tym rzecz polega, że trzeba było to już dawno to zrobić. Tak, piękną zrobić, są pieniądze z Unii i na tym rzecz polega, żeby wykorzystać te pieniądze. Te brudno zrobić, niech nie jest brudne, nie? Nazwa brudna. My znamy tutaj X lat. Ja Hankę znam, ja byłem na szpitalu w ochronie, to Hanka przyjeżdżała, to ja znam. Ale to jest piękne zrobienie, ten przystanek jest piękny. Cudownie, taki powinien być tylko zadbać, żeby to nie niszczyli chuligani. Nie, tu ja jeżdżę 20-35 lat na rowerze. No. I to jest wspaniale. Bardzo dobrze, to jest cudownie zrobione. Bardzo lepiej dobry asfalt jest, panu powiem, pod względem jak kostka brukowa. W tej chwili na targówku widzę, że wzięli imprezy już są, bo kiedyś to było zaniedbane. Tam targówek to PGR i tam nikt na to nikt nie reagował. Ale nie powiem, bo Hanka trochę zrobiła, że trochę są już. I ostatnio było te motorowe imprezy jakieś, nie? W sobotę i w niedzielę. Oczywiście. Coś tam się zaczyna dziać. I w parku jak ładnie zrobić dla dzieci, nie? Było jest. To podoba. I dla starszych ludzi, że mogą ćwiczyć sobie, mogą jakoś tego, nie? To mi się podoba. Uprawiać sporty, czy inne dziedziny sportu pod tym względem. I tu już nic nie zrobili, to rowerowo jeszcze nie ma. Coś powinno być, bo to, no, ale ja należę, tutaj mamy takie jak Kondratowicza, czy Chodecka, czy tutaj ta Łojewska, czy Suwalska, to tam piękne ulice są. Zadbane są, no, może nie tyle co tutaj, bo tutaj zrobią, to powinna być Aleja Wysockiego. Spotykamy się dzisiaj na targówku, wizyta pani prezydent. Okazuje się, że nasza wiata, która jest tutaj postawiona, należy do grupy wiat seryjnych, przystankowych. Pani prezydent jako 200. kolejną wiatę, pierwszą na targówku, przyjechała specjalnie uruchomić, stąd konferencja prasowa i stąd moja wizyta również tutaj na rogu ulicy Matki Teresy z Kalkuty i Piotra Wysockiego. No trochę to być może dla niektórych zabrzmi humorystycznie, natomiast jest to prezentacja pewnego programu modernizacji wiat przystankowych w całej Warszawie. Ponad 900 wiat będzie właśnie tego typu seryjnego ustawionych, nowych, bardzo funkcjonalnych zresztą, bo obejrzałem sobie dokładnie tą wiatę i wydaje się bardziej funkcjonalna niż te poprzednie. Natomiast będzie też około 200 wiat konserwatorskich ustawionych w specjalnych miejscach, tam gdzie ta ochrona konserwatorska jest ścisła, i oczywiście wiaty konkursowe, które będą postawione w miejscach, gdzie urbanistyka wymaga jakiegoś specjalnego dobrania kształtu tej wiaty, jak również jej funkcjonalności. Te wszystkie inwestycje na targówku witamy zawsze z dużą atencją. Liczymy, że będzie ich znacznie więcej. To jest taki obraz bardzo lokalny, ale widać, jak targówek się zmienia, jak staje się dzielnicą coraz bardziej nowoczesną. I zawsze z otwartymi ramionami witamy nie tylko włodarza stolicy tutaj na naszym terenie, ale szczególnie te pieniądze, które są przeznaczane na te inwestycje, które służą mieszkańcom właśnie targówka. Jakby to powiedzieć, dla mnie to jest proza życia i trochę Barei, tak? Jak to w życiu Polaka. Pani Hance też drubeczka życzymy. Pani.